Słuchajcie, bo opowiadałem tutaj o historii Polski, to nie każdego jara. Kossak też, nie? Na pewno są tutaj ludzie zainteresowani nauką. Znacie tego człowieka? Maxwell. Maxwell od teorii pola. Maxwell zajmował się teorią pola, ale to nie tylko Maxwell zajmował się teorią pola. Zresztą no, teoria pola bardzo istotna w fizyce klasycznej, ale również w kwantowej. W kwantowej przez Feynmana kontynuowana kwantowa teoria pola. W Polsce badania nad polem prowadził w tym czasie również wielki polski badacz Chełmoński. Chełmoński, on te pola starał się ilustrować. Przede wszystkim pola, które Michel Faraday i Maxwell wymyślali, odkrywali, on je ilustrował. Tu widzimy świetną ilustrację pola elektrycznego, pędzla Chełmońskiego, ale nie tylko. On też na przykład zilustrował wcześniejsze pole Newtona, pole grawitacyjne w bardzo dobry sposób i bardzo trafny. Tu widzimy kolejną ilustrację pola i tutaj się zdaje, co to jest za pole, bo niestety ja nie wiedziałem, co to jest za pole, bo ten koleś jest tyłem odwrócony, czyje to pole. Ale zobaczyłem, że tutaj rodło, to się nazywa, tak, odpługa, to co tu trzyma, to nie wiem jak to się nazywa, to jest monogram H. I że to jest prawdopodobnie pole Higgsa. Higgs tyłem. On też pokazywał, zilustrował pole akustyczne również bardzo dobrze. Tutaj też myślałem, co to za pole. Okazało się, że to jest pole trójkąta. Naprawdę maniak, jeśli chodzi o ilustrowanie pól. Ale popatrzcie też, że Chełmoński akurat, on rysował takie pola, no takie naukowe pola, tak? Że to były pola w ogóle wyższych lotów malarstwa, tak? Dotykające głębi. Natomiast Francuzi, przecież François Millet, nie wiem, czy on jest François, ale myślę, że jak Francuz to François, na pewno nie jest Millet. On na przykład, proszę bardzo, malował w tym czasie pola golfowe. I wtedy, jak widać, golf był rozrywką dla młodych, dla biednych ludzi. Podobnie jak Volkswagen Golf 2, prawda, którym rozbijała się do niedawna nasza młodzież. No i właśnie, ponieważ jesteśmy przy Francji i mówimy o golfie też trochę, więc może mam taką piosenkę o samochodach francuskich, którą napisałem z takiego powodu, że kupiłem francuski samochód. I po paru godzinach jazdy przyszła mi do głowy taka oto piosenka.